Siemanko, dzisiaj aktualizacja bananków i innych roślin w szklarni. No i dobra, tutaj mamy musa aurantica. Myślałem, że jest to musa runachelensis, ale tam parę osób w komentarzach dało znać, że raczej to nie jest ten bananek. No i okazało się, że to nie jest ten bananek. Mam dwie musa aurantiki. No i u mnie już wypuścił tego listka, tego listka, a ten się rozwijał jak przyszedł. I tutaj czwarty ciśnie. Już dosyć ładny. Tutaj mam tego super dwarf Cavendish. Zauważyłem ostatnio u niego, że puszcza odrost. Jak widać, już ładne takie wybarwienia na listkach dostaje. Tak to wygląda. Tutaj mam musa textilis od Michała. Przyjechał do mnie z tym listkiem, z tym i wychodzącym trzecim. A u mnie wypuścił już cały, tak, tego listka, tego całego i kolejny idzie. Już dosyć ładny jest tekstylisek. Kolokazja Fontanesi Blackstem. Małe dzieci ma. No i też ładnie rośnie. Lekko przypalone jakieś takie, ale ciśnie kolejny. Ładnie wygląda. No tutaj ta druga aurantika. Już tego listka, którego wypuściła, dosyć duży jest, naprawdę. Spory. No i z środka oczywiście idzie kolejny. I tutaj mi przyszedł już ten prawdziwy musa Arunachelensis. Jak widać, kolory już ma, więc to jest raczej ten. Lekko w transporcie liście się pogniotły, ale spokojnie. O, wybarwionka ma. No i z środka tam kolejny już ciśnie. Tutaj trzykrotka. Ładnie się wybarwia na fioletowo od spodu. No ale to nic specjalnego. Trzykrotka. Tutaj tytan. Wyciągnę go stamtąd. Tak on się prezentuje. Ma się bardzo dobrze. Drugiego, jak wiecie, wysłałem Michałowi. Te plamki na łodydze. Ładne. Co tu mogę jeszcze pokazać? Tutaj łubin. Ostatnio przesadzany, podniósł się ładnie. Tutaj ostatnio przesadzałem sobie, jak on miał, fiołka. Jeszcze to nieco kwitnie. No, oczywiście bazylia. Z tyłu kolejna bazylia i tutaj mam Waszyngtonie i ma się już naprawdę bardzo dobrze Waszyngtonia filifera. Jak pamiętacie, chorowała, dostała jakieś choroby grzybowej, myślałem, że już jest po niej, ale jakoś się wylizała i już bardzo ładnie rośnie. Pienik też już konkretny. Tak to wygląda. Tutaj mogę jeszcze pokazać wam opuncję bergerianę. Kupiona była taka.
w tamtym roku puściła tego całego, a w tym roku ciśnie kolejny. Tak to wygląda. No i to na tyle. Wszystko jako tako rośnie. Z czasem będę aktualizował. Na razie.